Liczba ofiar reżimu Pola Pota jest nieznana. Szacuje się jednak, że rządy Czerwonych Kmerów na skutek głodu i represji pochłonęły od 10 do 40% ludności Kambodży. Nie bez powodu to właśnie Pol Pot uważany jest za najgorszego dyktatora XX wieku. Wieku, który przecież obfitował w szaleńców zasiadających na tronach poszczególnych państw. Ale nawet tacy tyrani jak Stalin, Mao czy Kim Il-sen nie byli w stanie stworzyć totalitaryzmu totalnego. Tej sztuki dokonał tylko Pol Pot. Jego reżim pozbawił ludzi absolutnie wszystkiego, robiąc z nich bydło i to nie metaforycznie, ale dosłownie. Nie sądzę, by jakikolwiek totalitarny system stworzony przez człowieka był w stanie pójść dalej w kwestii ucisku własnego narodu. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię reżimu Pola Pota. Kambodża to wciąż bardzo biedny kraj, oparty głównie na rolnictwie. Użycie sformułowania wciąż świetnie oddaje aktualną sytuację tego obecnie ponad 15-milionowego azjatyckiego kraju, niegdyś jednego z najbiedniejszych na świecie. Dzisiaj to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata i najszybciej rozwijająca się w regionie. Sytuacja poprawia się od początku XXI wieku, mimo to wciąż jest to kraj trzeciego świata. Jako ciekawostkę powiem, że chyba jedyny, który w swojej fladze ma najważniejszą budowlę w kraju, dokładnie świątynię Angkor Wat. W IX wieku na terenach dzisiejszej Kambodży powstało państwo Kmerów. W czasach średniowiecza nastąpił szybki rozwój tego azjatyckiego kraju. Powstało wiele okazałych budynków, jak choćby właśnie wspomniana świątynia Angkor Wat, która jest świątynią buddyjską, bo taka religia dominuje w tej części świata. W XVI wieku do Kambodży docierają Europejczycy, a w latach 60. XIX wieku Kambodża staje się kolonią francuską. Od tego czasu ten kilkumilionowy ówcześnie kraj będzie walczył o niepodległość i rozpocznie się jego zawiła historia, której zwieńczeniem będą lata rządów najbardziej despotycznej dyktatury w dziejach, czyli Czerwonych Kmerów. Solot Sor. Imię Solot otrzymał na cześć swojej jasnej karnacji. Solot oznacza w języku kmerskim blady albo biały. W każdym razie Solot Sor, człowiek, którego świat zapamięta jako Pol Pot, urodził się w zależności od źródła w marcu lub maju 1925 roku. Pochodził z zamożnej rodziny jak na ówczesne kambodżańskie standardy. Ojciec rodziny, człowiek, który nazywał się Lot, posiadał 50 akrów pól ryżowych, 10 razy więcej niż przeciętnie. Dom rodzinny Pola także był największy w okolicy, to jest największy ze wszystkich około 20 w rodzinnej wsi chłopca. Miał 8 rodzeństwa, a jego familia miała powiązania z królewskim dworem, co ułatwiało mu możliwości edukacji. Kobiety z jego bliskiej rodziny albo były na dworze, albo w haremie króla, z czego jedna z nich zarządzała owym haremem. Więc od samego początku Solot Sor w pewien sposób był uprzywilejowany. W wieku 9 lat, czyli w 1934 roku, zamiast do szkoły, zostaje na rok najpierw wysłany do klasztoru buddyjskiego, znajdującego się w stolicy Phnom Penh. Najprawdopodobniej był to kompromis między tradycją kambodżańską a francuską nowoczesną edukacją. Każdego roku około setki dzieci trafiało tam na naukę podstaw buddyzmu oraz czytania i pisania po kmersku. W klasztorze obowiązywała ścisła dyscyplina, a wszelkie odstępstwa, indywidualizm czy oryginalność były karane. Nikt nie mógł kwestionować zasad tam panujących. Później Pol Pot będzie wspominał pobyt tam z nostalgią do tego stopnia, że ubarwiając swoją biografię, będzie wydłużał czas, jaki miał tam spędzić. Żeby zobrazować, jak surowe były tam reguły, przytoczę wypowiedź jednego z opatów. W tych czasach, jeśli poszło się do łat jako nowicjusz, trzeba było się uczyć 3 miesiące, zanim pozwalano założyć szatę. Uczono mnisiej etykiety, jak nosić szatę, jak mówić, jak chodzić, jak składać dłonie, żeby okazać szacunek. A jeśli nie robiło się tak, jak kazano, dostawało się lanie. Jeśli nie chodziło się jak należy, było się bitym. Trzeba było chodzić cicho i powoli, tak by nie było słychać stąpania i nie wolno było machać rękami. Należało poruszać się w niegwałtowny sposób. Trzeba było nauczyć się na pamięć reguł postępowania w języku pali i buddyjskich nakazów, tak żeby recytować je bez wahania. Jeśli się zawahałeś, byłeś bity. Sami się przekonacie, jak istotny był to okres dla późniejszych działań dyktatora.
Latem 1935 roku 10-letni Solot kończy edukację w klasztorze, przeprowadza się do brata i jego żony, a jesienią rozpoczyna naukę w szkole katolickiej. Oczywiście jego rodzina nie miała zbyt wiele wspólnego z religią katolicką. Po prostu edukacja w Kambodży lat 30. XX wieku nie była powszechna i tylko część dzieci mogło z niej skorzystać. Automatycznie więc rodzice wysyłali potomstwo do szkół, które były dostępne i w których Chesne było w zasięgu. Stolica, w której mieszkał w tym czasie przyszły dyktator, była wielokulturowym miejscem, gdzie mieszkało sporo Francuzów, Chińczyków. Khmerowie, czyli rdzenni Kambodżanie, stanowili ledwie 1/3 mieszkańców. Największymi wrogami byli jednak Wietnamczycy. Wynika to stąd, że Wietnam, podobnie jak Tajlandia, były większymi i silniejszymi sąsiadami, którzy wielokrotnie najeżdżali Kambodżę, a doktryna wojenna tamtych ludów jest wyjątkowo okrutna. Każde kambodżańskie dziecko miało znać przypowieść o tym, jak Wietnamczycy złapali 3 Khmerów, których zakopali aż po szyję, także ich głowy utworzyły trójnóg, na którym można było postawić czajnik. Rozpalili pośrodku ogień i zabronili się im poruszać, tak żeby nie rozlali pańskiej herbaty. Albo że palmy cukrowe Tnot, będące symbolem Kambodży, przestają rosnąć kilka metrów od granicy, ponieważ nie chcą rosnąć w Wietnamie. Mniej więcej w takim duchu dorastał mały Pol Pot. Ucznie był raczej średnim, z naciskiem na słaby. Świadectwo ukończenia szkoły powinien otrzymać w 1941 roku, najprawdopodobniej otrzymał je dopiero 2 lata później, więc wszystko wskazuje na to, że aż 2 razy musiał powtarzać rok. Często w tym okresie odwiedzał także kobiety ze swojej rodziny w haremie królewskim. A jako że król był wiekowy, to dla kobiet w jego haremie taki młodzieniec był w pewien sposób cielesną atrakcją. Nie mówię tutaj o rodzinie, tylko o pozostałych kobietach. Podobno nigdy nie doszło tam do klasycznego zbliżenia, jednak w grę wchodziły inne formy pieszczot w stosunku do młodzieńca. Wybuch II wojny światowej zmienił Kambodżę. 10 maja 1940 roku wojska niemieckie wkroczyły do Paryża. Francja poniosła na tamten moment druzgocącą klęskę. Dla azjatyckiego kraju oznaczało to koniec władzy tego europejskiego kraju, ale nie oznaczało wolności, bo miejsce Francuzów zajęła Japonia. Dodatkowo, wykorzystując sytuację, Tajowie najechali i przejęli część terenów przygranicznych, a upokorzony utratą terytorium król zmarł w górzystej prowincji z siostrą Sora, czuwającą u jego boku. Mimo słabych wyników w nauce, Pol Pot dostaje się do gimnazjum, gdzie podobnie jak w poprzedniej szkole jest marnym uczniem. Z tego okresu wiadomo, że przyszły tyran grał na skrzypcach i czynił to z dużym entuzjazmem, choć podobno nie szło mu to zbyt dobrze, to jednak miłość do muzyki i francuskiej poezji została z nim do końca życia, co stoi w mocnej sprzeczności z tym, co stworzył w połowie lat 70. w swoim kraju. W 1945 roku Japonia przegrywa wojnę, co przywraca wpływy Francuzów, choć już nie tak silne. W 1949 roku 3 uczniów ze szkoły technicznej, do której akurat uczęszczał Sor, w tym on, zostaje wysłanych na edukację do Paryża. To tam narodzi się zamiłowanie do polityki przyszłego dyktatora, dla którego do tego momentu ta była raczej obojętna. A we wspomnianej trójce znalazł się Pol Pot. W kraju, w którym znaczna część obywateli była niepiśmienna, Solot Sor odebrał wyjątkowo różnorodną edukację, która niewątpliwie dawała mu przewagę. Buddyjski klasztor, szkoła katolicka, gimnazjum, szkoła średnia, uczelnia techniczna, z której został wysłany do Francji i właśnie studia w Paryżu. Trafnie ten stan rzeczy opisuje cytat z książki Pol Pot – Pola śmierci. Zacytuję. Dawało to Sorowi wielką przewagę. Był w stanie w naturalny sposób komunikować się z ludźmi wszelkiego pochodzenia i stanu, nawiązując instynktownie dobre stosunki, które niezmiennie sprawiały, że chcieli go lubić. Pomagał mu w tym ogromnie, jak określił to May Man, słynny uśmiech Sora. Wiele lat później Man wciąż dziwił się temu uśmiechowi. Nigdy nie mówił za wiele, wspominał. Po prostu miał ten swój uśmiech. Lubił żartować, był trochę złośliwy i nigdy nie pojawiła się nawet najdrobniejsza wskazówka, kim miał się potem stać. We Francji działał Związek Studentów Khmerskich. Był to związek mocno lewicowy, choć kambodżańskich studentów bardziej od komunizmu interesowała niepodległość ich kraju. Taka, w której ten azjatycki kraj nie jest pod niczyim wpływem, a władzy nie sprawuje król, tylko niezależny od monarchii parlament.
To właśnie do tego ruchu dołącza Solo Zor i w tym ruchu zainteresuje się poważnie polityką. Z tego ruchu będzie później sporo prominentnych polityków Czerwonych Kmerów. Latem 1950 roku Związek ogłosił, że organizuje dla studentów możliwość wyboru spośród dwóch wycieczek za granicę w czasie wakacji letnich. Pierwszym z kierunków była Szwajcaria. Drugim kierunkiem była pomoc w powojennej odbudowie Jugosławii. Wycieczka do Szwajcarii był to koszt około $70, wycieczka do Jugosławii była za to za darmo. Jako że Pol Pot nie miał takich pieniędzy, oczywiście pojechał do Jugosławii. Zagraniczni wolontariusze pracowali 3 dni w tygodniu, od 6 rano do południa, pozostały czas był dla nich. Mimo oczywistych braków w tym kraju, ogólnej biedy i widocznej różnicy pomiędzy komunistycznym światem Bałkanów a demokratycznym postępowym Francji, 20-paroletniemu kambodżańskiemu wtedy jeszcze studentowi na tyle się spodobało, że wrócił tam raz jeszcze, rok później. Ale nie wszyscy towarzysze Lewicowego Stowarzyszenia Studentów Kmerskich podzielali ten entuzjazm. Niektórzy zauważali, cytując jednego z nich, że powojenne trudności krajów zachodnich zostały rozwiązane bardzo szybko, natomiast w Europie Wschodniej ludziom brakowało wszystkiego, a ich życie nie było wcale szczęśliwe. W styczniu 1953 roku Solo Zor wraca do Kambodży. W Azji od kilku lat trwała walka o wpływy pomiędzy światem demokratycznym a komunistycznym. 1 października 1949 roku Mao Tse-tung ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, by w 1950 roku uznać reżim w Wietnamie Północnym. Chwilę później to samo zresztą uczyniła Moskwa, a Stany Zjednoczone i Wielka Brytania odpowiedziały uznaniem Kambodży, Laosu i Wietnamu Południowego jako państwa stowarzyszone z nowo utworzonej Unii Francuskiej. Do tego dołączyła Tajlandia, która mając wybór decyduje się na sojusz z USA, w zamian otrzymuje pomoc militarną. Reżim Wietnamu Północnego wspierany przez Chińczyków i Związek Sowiecki utrzymywał w Kambodży Ludowo-Rewolucyjną Partię Kambodży. Choć nie była to partia ściśle marksistowska, to wciąż jednak mocno socjalistyczna. Wietnamczycy tłumaczyli to tak. Choć Wietnam, Laos i Kambodża mają wspólnego wroga, francuski kolonializm, ich stopień ewolucji się różni. Misją rewolucji wietnamskiej jest wyzwolenie narodowe, rozwój demokracji ludowej i zaprowadzenie socjalizmu. Misją rewolucji laotańskiej i kambodżańskiej jest wyzwolenie narodowe i utworzenie rządu antyimperialistycznego. Dla różnych ludów o różnych cechach charakterystycznych potrzebne są odrębne partie. Jednak trudno było znaleźć wykwalifikowane kadry kambodżańskie, które mogłyby prowadzić rewolucję, więc decyzyjnymi osobami byli Wietnamczycy, usilnie próbując angażować Kambodżan. Wspominano to tak. Rewolucja kambodżańska musi zostać przeprowadzona przez Kambodżan. Jeśli lud Kambodży nie obudzi się, jeśli kambodżańskie kadry nie wiedzą jak pracować, to nie ma znaczenia ile milionów działaczy wyślemy, ile tysięcy ton broni i ile pieniędzy im damy. To nie pomoże. We Francji z początku Solo Zor nie odgrywał ważnej roli w Stowarzyszeniu Studentów Kmerskich. Był postacią drugoplanową. Jak sam później wspominał, nie chciałem się pokazywać. Choć historycy uważają, że szukał swojej drogi, a tę zaczął znajdować jesienią 1951 roku, kiedy odkrył ideologię francuskiej partii komunistycznej i dzieła Stalina pod tytułem Marksizm a kwestia narodowa oraz historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, krótki kurs. Te pozycje były łatwiejsze do zrozumienia niż książki Lenina i Marksa, których kambodżańscy studenci, jak sami przyznali po latach, zbytnio nie zrozumieli. Zwłaszcza historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii, wydana już po latach Wielkiego Terroru, jest biblią stalinizmu i zdecydowanie ta książka miała położyć fundament pod to, co ponad 2 dekady później reżim Pola Pota zgotował rodakom. Oczywiście stalinizm czy marksizm opowiadały o dominacji klasy robotniczej, a społeczeństwo kambodżańskie nie miało klasy robotniczej jako większości. To była zdecydowana mniejszość. Większość stanowiła klasa chłopska. Także od początku studenci z Azji wiedzieli, że to tylko wskazówki, które należy dopasować do miejsca. Po powrocie do kraju Pol Pot zostaje coś na kształt wojny, a bardziej precyzyjnie regularnych walk, w których udział brały organizacje rewolucyjne przeciwko oddziałom rządowym. Do tego panował ogólny kryzys, transport był wstrzymany, a uprawy sabotowane. Jak sam Solo Zor wspominał. Zanim pojechałem na studia, moi krewni należeli głównie do średniej klasy rolników. Kiedy wróciłem, pojechałem autobusem do domu. Na przystanku ktoś, jeden z rykszarzy, zawołał mnie. Och, wróciłeś. Przyjrzałem się, to był jeden z moich wujków. Zapytał mnie, czy chcesz pojechać do domu?
Byłem tak wstrząśnięty. Ten człowiek miał kiedyś ziemię, bawoły, wszystko. Upłakałem się, widząc go w takim stanie. Pojechałem do domu z nim i mniej więcej przez następny miesiąc rozmawiałem z innymi krewnymi, którzy również stracili wszystko. Kambodżańska wieś została spauperyzowana. Po tym jak mieszkałem w Europie, oglądanie tego raniło mi serce. W Kambodży Sor działał w partii komunistycznej i pracował jako nauczyciel. Przyszły dyktator uczył historii i literatury francuskiej. Tak wspominał go jeden z uczniów. Wciąż pamiętam styl wykładów Solot Sora po francusku. Elegancki i muzykalny. Najwyraźniej nurzał się w literaturze francuskiej w ogóle, a w poezji szczególnie. Mówił impulsywnie, bez notatek, trochę szukając słów, ale nigdy się nie gubił. Oczy miał pół przymknięte, niesiony liryczną falą swoich myśli. Uczniowie byli zafascynowani swoim nauczycielem, który był tak przystępny. Zawsze ubrany w białą koszulę z krótkimi rękawami i ciemno-niebieskie spodnie. Podobno był dobrym nauczycielem, który lubił to, co robił i lubiła go młodzież. Stoi to w ogromnej sprzeczności z tym, co zrobił swoim obywatelom później. Jednak źródła są tak zgodne, że należy uznać jego postawę jako Belfra za fakt. Jeśli chodzi zaś o partię komunistyczną, to nie była poważna siła, która mogła wtedy zmienić kambodżańską rzeczywistość, jednak wszystko zaczęło się zmieniać w 1960 roku, kiedy od nowa sformułowano kierunek działań partii oraz jej kierownictwo, w którym byli już Kambodżanie. Jednym z założeń było zapewnienie całkowitej niepodległości, zbudowanie gospodarki narodowej i stworzenie jednego narodu kambodżańskiego, niezależnego, suwerennego i prosperującego. Narzędziem do osiągnięcia tego stanu miały być niepokojowe środki walki. Członkowie ruchu musieli od nowa postarać się o członkostwo. Chciano w ten sposób podkreślić, że nastąpiło nowe rozdanie. Solot Sor został trzecim człowiekiem w partii, zaraz po sekretarzu i jego zastępcy. Los sam jednak przyniósł mu prezent, bo w lipcu 1962 roku sekretarz ruchu został aresztowany i rozstrzelany, co przyszłemu dyktatorowi otworzyło drzwi do przywództwa. Teoretycznie te powinien objąć zastępca sekretarza, ten jednak rok wcześniej w wyniku nieścisłości finansowych na jakiś czas trafił na boczny tor. Tak więc Solot Sor został pierwszą osobą w kambodżańskiej partii komunistycznej. Kolejne lata to nawiązywanie stosunków z innymi partiami komunistycznymi za granicą, m.in. w Chinach, Wietnamie i Laosie oraz zwiększenie liczebności członków wśród chłopów, studentów, uczniów czy nauczycieli. Czas był ku temu korzystny, ponieważ większość rodaków była niezadowolona z aktualnej władzy. 25 października 1966 roku kambodżańscy liderzy podjęli trzy kluczowe decyzje. Zmieniono nazwę partii na Komunistyczną Partię Kampuczy, czyli w skrócie KPK, przeniesiono siedzibę główną oraz trzecią, najważniejszą. Podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań na terenach wiejskich do walki zbrojnej. Oczywiście do tematu podchodzono ostrożnie. Zaczęto od rozbudowy podziemnych sieci w miastach, od bardziej aktywnej walki politycznej, stosowania przemocy politycznej, a w końcu przemocy zbrojnej, kiedy okoliczności na to pozwolą. W czerwcu 1967 roku podjęto decyzję, że zimą 1968 roku rozpocznie się walka zbrojna. Osiągnęliśmy ważny punkt zwrotny. Dopracowaliśmy plan przeprowadzenia rewolucji w naszym kraju. Nasze doświadczenia, zwłaszcza użycie przemocy politycznej i po części przemocy zbrojnej od końca 1966 roku do połowy 1967 roku, przekonały nas, że pod względem organizacyjnym i ideologicznym nasi ludzie są gotowi do rozpoczęcia prawdziwej wojny ludowej. Sprawujemy teraz przywództwo nad całym krajem. W grudniu 1967 roku plany rewolucji były kompletne, a powstanie rozpoczęło się dokładnie 18 stycznia 1968 roku. Rewolucja rozpoczęła się na niewielką skalę. Walczący mieli mało broni, więc zdobywali karabin po karabinie. Werbowali wieśniaka po wieśniaku. Rebelianci przeprowadzali zasadzki, napadali na transporty broni i amunicji. W całym kraju 10 tysięcy mieszkańców terenów wiejskich opuściło swoje domostwa, aby dołączyć do rewolucji. Z czasem liczba ta się zwiększała, tak jak uzbrojenie i wyszkolenie walczących. Rewolucjoniści zdobywali wieś po wsi, obszar po obszarze. Wojna domowa w Kambodży zataczała coraz szersze kręgi. Jeden z ochroniarzy Sora, zapytany po latach, jak partyzanci traktowali przeciwników, powiedział: pytasz mnie, czy braliśmy jeńców? Nie. A z naszej strony były rozkazy, żeby nie pozwolić się na wzięcie żywym.
Jeśli schwytaliśmy wieśniaka i był to ktoś z okolicy, odsyłaliśmy do domu. Ale jeśli złapaliśmy żołnierza rządu, zabijaliśmy go. Nie było żadnej wskazówki wprost dotyczącej tej kwestii, ale wszyscy rozumieli, że to było coś, co powinniśmy zrobić. Była to walka bez litości. Musieliśmy wytyczyć wyraźną granicę między wrogiem i nami. Taka była podstawowa zasada. Jednak oddziały rządowe wcale w tej kwestii nie działały inaczej. W zasadzie nic nie zapowiadało, że Pol Pot stanie się najokrutniejszym dyktatorem czasów nowożytnych. Z relacji, jakim był człowiekiem wtedy, wynikało, że był przyjacielski, uśmiechnięty, obdarzony poczuciem humoru i znany ze swojej umiejętności łagodzenia konfliktów. Owszem, wywołał rewolucję, która rozlała się na cały kraj, pochłaniając setki tysięcy istnień, ale tak naprawdę to był jedyny sposób na zmianę skostniałego systemu politycznego Kambodży. Tam od lat rządził Norodom Sihanouk, najpierw jako król, później jako głowa państwa, a wszelkie wybory były fałszowane. Jednak w 1970 roku to nie Pol Pot obalił jego władzę, a Lon Nol, proamerykański polityk, który był premierem w rządzie kontrolowanym przez byłego króla, a w marcu 1970 roku przejął od niego władzę przez zamach stanu, przez co były król uciekł do Chin. Nie zmieniło to jednak nic dla czerwonych Kmerów, na czele których stał Pol Pot. Wciąż nie sprawiło to, że legalna walka o władzę była możliwa, więc jeśli chodzi o rewolucję, nie zmieniło się nic. No prawie nic. Poza tym, że przychylni nowej władzy Amerykanie zaczęli regularnie bombardować pozycje i bazy czerwonych Kmerów, faktycznie rzadko trafiając w cel, a częściej po prostu zrzucając bomby na okoliczne wsie, czyli ludność cywilną. Generalnie udział amerykańskich wojsk w Indochinach w drugiej połowie XX wieku to temat na zupełnie osobny materiał. Wspomnę tylko, że Stany Zjednoczone zrzuciły na Indochiny w czasie wojny w Wietnamie 3 razy więcej bomb niż wszyscy uczestnicy II wojny światowej przez cały czas jej trwania. Na Kambodży zrzucono w sumie 3 razy większy tonaż niż na Japonię przy uwzględnieniu obu bomb atomowych. Skutek tych bombardowań w Kambodży był opłakany. Oczywiście liczne ofiary śmiertelne to jedno, ale druga kwestia to ucieczka ludzi ze wsi do miast. W momencie rozpoczęcia rewolucji w 1967 roku Phnom Penh liczyło 650 tysięcy mieszkańców. Kiedy rewolucja się kończyła w 1975 roku, w Phnom Penh przebywało 2,5 miliona ludzi. To, co się działo tam, dzisiaj nazywane jest katastrofą humanitarną. Ta migracja ze wsi do miast będzie miała swoje jeszcze jedne opłakane konsekwencje po przejęciu władzy przez Pola Pota. Zbrojna rewolucja Czerwonych Kamerów skończyła się w 1975 roku zdobyciem stolicy Phnom Penh. Faktycznie pierwszą reakcją ludzi, według również zagranicznych korespondentów, była euforia. Cały kraj był zmęczony latami wojny, uciskiem, bombardowaniami. Nowa sytuacja dawała nadzieję na pokój. Wkrótce okazało się jednak, że wszystkie zapewnienia o wolności religijnej i osobistej, wyrozumiałości dla przeciwników, pojednaniu narodowym i nienaruszalności osoby, własności i majątku to tylko mrzonka. A to, co czeka ludzi, wbrew ich przekonaniu, że nowa władza nie może być gorsza od starej, to absolutny horror. Już sam widok partyzantów, którzy wkroczyli do miasta, sprawił, że euforia zmieniła się w niepokój. Zacytuję fragment książki Pol Pot Pola Śmierci. Nowo przybyłych pokrywał brud z dżungli. Nosili źle dopasowane czarne uniformy przypominające pidżamy z kolorowymi opaskami na głowę albo czapkami z daszkiem w stylu Mao, wspominała pewna kobieta. Wydawali się nieswoi, wyglądali na nieufnych i wyczerpanych. Zdaniem kmerskiego dziennikarza Dit Prana pochodzili z innego świata. Nigdy w ogóle się nie uśmiechali, nawet nie wyglądali jak Kambodżanie. Również Paun Chaut wspominał ich twarze, zniszczone i pozbawione wyrazu. Nie mówili ani słowa i otaczała ich śmiertelna cisza, gdy maszerowali gęsiego bulwarami, jak gdyby miasto było lasem. Faktycznie ludzie, którzy wkroczyli do miasta, w większości pochodzili z innego świata. Z zapomnianych w cudzysłowie wsi, gdzie niepiśmienni i niemal pozbawieni środków do życia chłopi żyli jak ich przodkowie. Bez bieżącej wody i elektryczności. Bez szkół, bez jakichkolwiek urządzeń mechanicznych, bez dróg. To było zderzenie dwóch światów, wielkomiejskiego Phnom Penh i drugiej Kambodży, tej z opisu. Dla nas bliskie jest porównanie z opisami z II wojny światowej, kiedy sowieccy żołnierze z głębi Związku Radzieckiego wkraczali do Warszawy czy innych rozwiniętych jak na tamten czas miast. Podobnie azjatyccy wieśniacy próbujący w stolicy Kambodży jeść pastę do zębów czy pić benzynę. Bo takie obrazki towarzyszyły wejściu oddziałów Czerwonych Kmerów do stolicy. Jednak nie to było najgorsze.
rozpoczęła się masowa ewakuacja. Mówimy o natychmiastowej ewakuacji milionów ludzi ze wszystkich miast na obszary wiejskie. Natychmiastowej, nieprzygotowanej ewakuacji milionów ludzi. Oddziały Czerwonych Kmerów dosłownie wyrzuciły ludzi z domów, dając im kilka minut na spakowanie tego, co zdołają unieść. Nie umieszczono ludzi w wagonach, jak to znamy z naszych regionów. Po prostu pieszo, bez jedzenia. Tak wspominał to jeden z żołnierzy. Był to widok wprawiający w osłupienie. Rzeka ludzi wylewająca się z miast, niektórzy pchali swoje samochody, inni obładowane motocykle albo rowery niewidoczne spod tobołków, a jeszcze inni ciągnęli niewielkie, domowej roboty wózki. Większość szła pieszo. Najgorsze w tym całym marszu było zatrzymywanie się i ruszanie. Był taki tłum, że nie mogliśmy przejść więcej niż kilka metrów, zanim musieliśmy znowu się zatrzymywać. Kwiecień jest najgorętszym miesiącem w Kambodży. W ciągu następnych 5 dni tłum przeszedł ledwie 12 kilometrów. Rodziny zostawiały chorych na poboczu drogi. Innych żołnierze zabijali, ponieważ nie mogli już dalej iść. Dzieci, które zgubiły rodziców, zalewały się łzami, gdy ich szukały. Zmarłych porzucano przykrytych muchami, niekiedy okrytych kawałkami tkaniny. Kobiety rodziły gdzie mogły, na drodze albo pod drzewami. Nie mieliśmy siły nawet myśleć o jedzeniu. Wieczorem padaliśmy ze znużenia i spaliśmy ze wszystkimi innymi na skraju drogi. Kiedy zbudziliśmy się o świcie, zdaliśmy sobie sprawę, że spaliśmy obok ciał jakichś żołnierzy, którzy zostali zabici poprzedniego dnia. Ewakuowano w ten sposób również ludzi ze szpitali, chorych, rannych. Tysiące chorych i rannych opuszczało miasto. Najsilniejsi wlekli się żałośnie, innych nieśli przyjaciele. Niektórzy leżeli na łóżkach pchanych przez rodziny z kołyszącymi się przy nich butlami z krwią i kroplówkami. Kiedyś Witold Pilecki wspominał ludzi, którzy byli zesłani do obozów koncentracyjnych, jako pozbawionych woli walki o pustych spojrzeniach. Podobne obrazki z Kambodży wspominali świadkowie. Żadnego oburzenia, żadnego buntu. Najpełniejsza rezygnacja. Ciekawe jest również to, że kiedy odbierano ludziom ich własność prywatną, to grzecznie o to proszono. Oczywiście w przypadku odmowy los nieszczęśnika byłby tragiczny. Jednak ta uprzejmość musiała potęgować paranoiczny obraz nowej rzeczywistości. Taką historię wspominał jeden z obywateli, którego siostry poproszono o oddanie motoru. Tutaj tylko wspomnę, że nazwa Angkar odnosi się do nazwy partii komunistycznej w Kambodży. Angkar potrzebuje twojego motoru, powiedział żołnierz. Później, równie uprzejmie jak wcześniej powiedział, Angkar proponuje, że pożyczy go od ciebie. Czy się zgadzasz? Tak czy nie? Odpowiedziała, przykro mi, potrzebuję go. Jak inaczej mam nieść swój bagaż? Oczy żołnierza otworzyły się szeroko, zdjął z ramienia karabin i powiedział, ośmielasz się mówić nie, Angkar? Nagle wystrzelił w powietrze tuż przed jej twarzą. Wybuchnęła płaczem. Pobiegła do mojej matki, która wzięła ją w ramiona. Żołnierz przyglądał się nam, jak gdyby prowokował nas, żebyśmy się ruszyli. Byłem skamieniały ze strachu. Wtedy zawiesił karabin z powrotem, powoli odwiązał bagaż mojej siostry, podał go ostrożnie mojemu ojcu, siadł, uruchomił silnik i odjechał. Czemu miała służyć tak wielka ewakuacja i do czego zmierzała nowa władza? Powodów było kilka. Po pierwsze chodziło o to, aby ludzie porzucili swoje doczesne dobra. Własność prywatna poza miską, łyżką i tym, co człowiek miał na sobie, przestawała istnieć. To też wiązało się z kolejnym celem. Ludzi umieszczano w grupach na obszarach wiejskich. Owe grupy nazywano kolektywami i wszystko było kolektywne. Uprawiano ryż i jego zbiory były kolektywne. Zostawiano tyle, żeby starczyło do przeżycia, marnego przeżycia, a resztę zabierano, reszta była kolektywna. Dosłownie, bo zlikwidowano również pieniądze, więc nic poza tym, co zapewniał kolektyw, nie było dostępne. Z początku, kiedy ludzie mieli jeszcze pochowane złoto czy inne kosztowności, mogli zdobyć coś dodatkowego, na przykład do jedzenia czy lekarstwa. Z czasem jednak, kiedy te przemycone oszczędności się kończyły, wszyscy byli absolutnie równi. Oczywiście w teorii równi, bo partia dzieliła ludzi. Najpierw kazano każdemu obywatelowi napisać swoją historię. Tym niepiśmiennym pomagano, ale dosłownie każdy musiał napisać swoją historię. Pochodzenie, zajęcia od dzieciństwa, a przede wszystkim jak spędził lata poprzednich rządów. Ludzi oceniano po charakterze pisma, stylistyce czy tym, co pisali. Czy są wykształceni, czy są chłopami, czy są intelektualistami. Wszystkim obiecywano oczywiście wyrozumiałość, jeśli uczciwie przyznają się do swojej przeszłości. Ale to była fikcja. Ludzi wykształconych, byłych wojskowych, nauczycieli czy intelektualistów wysyłano na reedukację lub likwidowano. Czym była reedukacja?
W zależności, jeśli chodzi na przykład o byłych wojskowych, reedukacja oznaczała wspomnianą śmierć. Często jednak oznaczało to zesłanie do bardzo ciężkiej pracy przy minimalnych racjach żywnościowych, takich głodowych, na skraju życia i śmierci. Wielu oczywiście nie przeżyło takiej reedukacji, a ci, którym się udało przeżyć, mogli zostać uznani za zreedukowanych, czyli nowych ludzi, w których zabito wszelki indywidualizm, mogli też zostać wysłani do dalszej reedukacji lub po prostu zlikwidowani. Indywidualizm nie istniał. W Chinach, Związku Radzieckim czy gdziekolwiek, jeśli człowiek otrzymywał nawet niskie wynagrodzenie, mógł zdecydować, czy kupić ryż, chleb czy mydło. Tutaj taki wybór był niemożliwy, bo nie istniał handel. Z ludzi zrobiono woły, dosłownie woły, nawet władza ich tak nazywała, wołami. Woły należało nakarmić, tak by nie padły, i zabrać do pracy. Mężowie nie mieszkali z żonami, nie spali z nimi. Dzieci nie mieszkały z rodzicami. Zresztą nie było pojęcia moja żona, bo wszystko było wspólne, kolektywne. Oczywiście zdrada była surowo karana, więc nie w tym kontekście była wspólna żona, jednak ideologicznie nie istniało pojęcie moja. Małżonkowie mogli spać ze sobą tylko, kiedy kobieta miała dni płodne, bo rzecz jasna przyrost naturalny musiał być duży. Ale nie był. Z braku żywności kobiety przestawały miesiączkować. Kontrolowano dosłownie wszystko. Zmieniono nazwę państwa na, o ironio, demokratyczną Kampuczę. Zmieniono także flagę i hymn. Ten ostatni miał nie tylko zatwierdzić, ale nawet napisać Pol Pot, a jego słowa brzmiały tak. Jednoczerwona krew pokrywa miasta i pola, Kampuczy naszej ojczyzny. Wzniosła krew naszych robotników i chłopów. Wzniosła krew rewolucjonistów i bojowniczek. Ta krew zmienia się w bezlitosną nienawiść i prowadzi do walki, która uwalnia nas z niewoli. Żaden przywódca, żaden dyktator czasów nowożytnych nie zrobił z całego narodu niewolników. Dosłownie niewolników. Choć w kolektywach zachęcano ludzi do demokracji, to oznaczało to nie mniej, nie więcej niż poparcie dla władzy. Czyli zamiast samej pracy, praca plus poparcie dla władzy. To właśnie oznaczała demokracja w Kampuczy. Ludzie byli też uzależnieni od lokalnej władzy. Jedna władza była bardziej surowa, inna mniej. Nie było konkretnych wytycznych, jak należy traktować ludzi. Niemniej jednak lepsza była nadgorliwość w ściganiu wrogiego elementu niż niedopatrzenie. A wrogim elementem mógł być każdy, kto się wyróżniał, czyli na przykład nosił okulary. Tacy ludzie byli zabijani prewencyjnie, bo przecież noszenie okularów to jakaś forma indywidualizmu, wyróżniania się, poza tym człowiek w okularach mógł być intelektualistą. Wspominałem, że partia podzieliła ludzi, kiedy kazała napisać im życiorysy. Były trzy grupy tych, którzy żyli w wiejskich kooperatywach, czyli w zasadzie cała populacja Kambodży. Byli pełnoprawni członkowie, kandydaci i ulokowani. Pełnoprawni członkowie byli to zazwyczaj ubodzy chłopi i chłopi z niższej klasy średniej. Ta grupa posiadała prawo do pełnych racji żywnościowych, do zajmowania stanowisk politycznych w kooperatywie, do wstępowania do armii i do ubiegania się o członkostwo w partii. Kandydaci byli następni w kolejce do racji i mogli obejmować stanowiska niższego szczebla w administracji. Ulokowani to najniższa kategoria. Znajdowali się ostatni na listach dystrybucyjnych, pierwsi na listach egzekucji i nie mieli żadnych praw politycznych. Do pierwszych dwóch grup zaliczano na początku osoby z obszarów, które już wcześniej były zajęte przez rewolucjonistów. Często z miejsc, gdzie w czasie wojny były bazy komunistów. Ostatnia grupa to byli mieszkańcy aglomeracji miejskich, czyli często nowi ludzie. Do ostatniej grupy zaliczano również bogatych chłopów. Oczywiście zesłanie ludzi na wieś miało również rolę ekonomiczną. Gospodarkę postanowiono oprzeć na ryżu. Założono, że ilość, jaką będą produkować, to 3 tony nieuskanego ryżu z hektara. Żeby zobrazować, jak absurdalne było to założenie, należy wspomnieć, że w tamtym czasie Kambodża była w stanie wyprodukować trochę ponad 1 tonę z hektara i ilości te były jednymi z najniższych w Azji. Założona ilość również wymagałaby korzystania ze sztucznych nawozów, a tych Kampucza nie miała. Zamiast nich Pol proponował użyć nawozu zwierzęcego, ziemi aluwialnej itd., które choć są ekologiczne, nie były w stanie dać pożądanych plonów. Ostatecznie, oficjalnie i definitywnie, przynajmniej na razie, podjęto również decyzję o nieużywaniu pieniędzy. Wcześniej planowano wprowadzić do obiegu nowe banknoty, jednak ostatecznie uznano, że lepiej tego nie robić, argumentowano to tak. Państwo to organizm, którego celem jest utrzymywanie władzy jednej klasy przez sprawowanie dyktatury nad innymi klasami we wszystkich dziedzinach.
Ale państwo jest też instrumentem, który tworzy uprzywilejowaną warstwę społeczną, która gdy się rozwija, odcina się od proletariatu i od pracy. Tak stało się na przykład w Związku Radzieckim i w pewnym stopniu w Korei Północnej i Chinach. W zgodzie z marksistowsko-leninowskimi zasadami konieczne jest stopniowe eliminowanie tego defektu, którym jest państwo, aż całkowicie zniknie, ustępując miejsca systemowi samozarządzania fabrykami przez proletariat i rolnictwem przez chłopów. Uprzywilejowana warstwa wyższa zniknie wówczas zupełnie. Aż do teraz fakt, że nie używamy pieniędzy, znacznie zredukował własność prywatną, a tym samym wzmocnił ogólny trend w kierunku kolektywu. Jeśli znów zaczniemy używać pieniędzy, przywróci to sentymenty własności prywatnej i odciągnie jednostkę od kolektywu. Pieniądze są instrumentem, który tworzy przywilej i władzę. Ci, którzy je posiadają, mogą wykorzystać je do przekupywania kadr i do podkopywania naszego systemu. Jeśli pozwolimy rozwinąć się sentymentom własności prywatnej, myślenie ludzi stopniowo będzie się kierować jedynie ku gromadzeniu własności prywatnej. Jeśli pójdziemy tą drogą, to za rok, albo za 10 lat, albo 20 lat, co stanie się z naszym kambodżańskim społeczeństwem, które aż dotąd jest tak czyste? Pieniądze stanowią zagrożenie zarówno teraz, jak i na przyszłość. Nie wolno nam się spieszyć do ich używania. Musimy głębiej przemyśleć tę sprawę. Tak więc pieniędzy nie było, a handel ograniczał się jedynie do wymiany towarów między państwem a kooperatywami. Brak pieniędzy miał jeszcze jeden cel – nikomu nie trzeba było płacić. Jak przyznał sam Pol Pot, jeśli mamy milion rieli, wykorzystamy je wszystkie na budowy państwowe i obronę. Inne kraje socjalistyczne wydają połowę na płace, a tylko połowę na budowę i obronę swojego kraju. To sprawia, że są pół miliona rieli do tyłu w porównaniu z nami. Pojawiał się jednak inny problem. Z powodu niedoboru żywności ludzie głodowali. Oczywiście mało kogo obchodziło cierpienie ludzkie, a uznano, że przez głodowanie spada wydajność. Zarządzono więc kolejną wielką relokację i te przemieszczające się masy stały się po części symbolem reżimu Pola Pota. Planowanie i rzeczywistość to były dwie skrajności. Skoro miasta opustoszały, to opustoszały także fabryki w nich. Kambodża była biedna i taka rezygnacja z przemysłu jawiła się jako kolejna katastrofa. Początkowo chciano zagospodarować miasta, lecz ten pomysł porzucono już po roku. Chciano rozwijać i przebudować za to wieś. Drewniane chłopskie domy, które trochę się od siebie różniły, planowano zastąpić identycznymi rodzinnymi budynkami w całej Kambodży. Pola ryżowe umiejscowione zgodnie z topografią miało być zastąpione identycznymi kwadratami o wielkości 1 hektara każdy, coś jak szachownica. Samochody były rozcinane, metal przetapiany na lemiesze do pługów, silniki montowane w pompach nawadniających pola, a koła przyczepiano do wozów ciągniętych przez woły. Oczywiście brakowało paliwa do pomp, wołów do wozów, a całe tabuny ludzi potrafiły pchać wagony. Dosłownie, czasami tak przemieszczano towary z jednej części kraju do innej. Ludzie pchali wagony. Mechanizacja rolnictwa dla Pola Pota oznaczała słabość chłopów, więc generalnie ją odrzucano. Zresztą inżynierowie, elektrycy, mechanicy czy pracownicy fabryk trafiali do pracy w kooperatywach, jeśli w ogóle przeżyli, i nikt ich nie pytał o zdanie. Podobnie jak lekarze, piloci, kupcy czy ktokolwiek, kto miał jakiś intelektualny potencjał, trafiał na rolę do pracy w kooperatywach. Nie ufano tym ludziom i nie wykorzystywano ich potencjału. Musimy wzmóc naszą rewolucyjną czujność w stosunku do profesorów, lekarzy, inżynierów i innego personelu technicznego. Polityką naszej partii jest niezatrudnianie ich. W przeciwnym razie będą z roku na rok coraz bardziej infiltrować nasze szeregi. Jeśli chodzi o pracowników dawnego reżimu, ich również już nie zatrudniamy, jeśli nie znamy całkiem dobrze ich pochodzenia. Zamiast tego postanowiono wyszkolić własne kadry pracowników fabryk. W tym celu przesiedlono ze wsi do miast dzieci, które ledwo przekroczyły 10 rok życia. To one stały się pracownikami fabrycznymi. W praktyce pozostawiono jakąś część pracowników technicznych w fabrykach. Ktoś musiał nauczyć dzieci, a w dłuższej perspektywie planowano zrezygnować z fabryk. Czy posiadanie umiejętności technicznych jest wynikiem edukacji i kultury, czy też wywodzi się ze stanowiska rewolucji socjalistycznej? Wywodzi się ze stanowiska rewolucji socjalistycznej. Kultywując dobrą świadomość polityczną, możemy nauczyć się wszystkiego z łatwością. Kiedyś do bycia pilotem potrzebne było wyższe wykształcenie. Teraz zajmuje to 3 miesiące. Jest jasne, że świadomość polityczna jest czynnikiem decydującym. Podobnie jest z radarem. Możemy nauczyć się go obsługiwać po kilkumiesięcznej nauce. Możemy również nauczyć się nawigować statkami. Możemy nauczyć się w ogóle wszystkiego i możemy się tego nauczyć szybko.
Generalnie Kampucha wyznaczyła sobie dwa cele: budować i bronić. Ten drugi cel w dużej mierze pomagały realizować Chiny, zasilając Kambodżę ogromną pomocą militarną. Ten pierwszy cel z kolei miał zostać zrealizowany przez sieć irygacyjną, która nawadniałaby uprawy ryżu, przez co byłoby ich więcej. Bo jak mawiali czerwoni Khmerzy, z ryżem możemy prowadzić wojnę. Jednak tutaj pojawił się znowu problem marnowania potencjału intelektualnego, ponieważ ktoś musiał te sieci irygacyjne zaprojektować. Robiono je więc metodą prób i błędów z różnym skutkiem i oczywiście ogromnym ludzkim kosztem. Ale tym przecież nikt się nie przejmował. Metoda prób i błędów była w Kambodży ceniona bardziej niż jakakolwiek książka czy uniwersytet. Mimo tych ogromnych mas ludzkich, ambitnych planów, w ciągu kilku lat rządów Czerwonych Khmerów z głodu miało umrzeć ponad milion ludzi. Jedna z teorii mówi, że była to konsekwencja eksportu ryżu m.in. do Chin jako zapłatę za ogromne dostawy broni. Jednak tak naprawdę ryżu z Kambodży nie eksportowano tak dużo, bo po prostu nie udało się go tak dużo wyprodukować, jak zakładał reżim czy obserwatorzy. Pierwszym powodem był fakt, że choć faktycznie wszystkich ludzi zesłano na wieś, to wielu młodych i silnych pracowało przy sieciach irygacyjnych zamiast uprawiać pola. Kolejnym powodem jest fakt, że praca niewolnicza nigdy nie będzie tak wydajna, jak praca, nazwijmy to, dla siebie. W sąsiednich Chinach, kiedy w 1980 roku zamiast pracy w kolektywach wprowadzono odpowiedzialność gospodarstw rolnych z wynagrodzeniem, wysokość produkcji wzrosła o 40%. Niewolnik po prostu w większości przypadków nie zrobi niczego poza minimum, a minimum zrobi tylko wtedy, kiedy zostanie do tego zmuszony. Kolejną przyczyną było narzucone minimum. Często więc zarządzający kooperatywami w raportach zawyżali ilość zbiorów, aby uniknąć problemu. Skutkiem tego były głodowe racje, które zostawały w kooperatywach, a więc głodny pracownik pracuje mniej. Czy zatem można w ogóle przypuszczać, że Pol Pot mógł nie wiedzieć o klęsce głodu? Nic z tych rzeczy. Już w 1976 roku na zjeździe partyjnych przywódców informowano, że w 3/4 gmin istnieje duży problem głodu. Co więc uznano za przyczynę? Zgodnie z ideą stalinizmu uznano, że problemem są wewnętrzni wrogowie w partii. Rozpoczęło się więc polowanie na czarownicę. S-21. W partii mamy do czynienia z chorobą, która zrodziła się w latach walki. Ponieważ temperatura rewolucji w tym czasie była niewystarczająca, poszukiwaliśmy bakterii bez powodzenia. Teraz, gdy nasza rewolucja socjalistyczna czyni postępy, możemy zlokalizować te paskudne bakcyle. Jeśli poruszymy ziemię, by je pogrzebać, zepsują nas od środka. Zepsują społeczeństwo, zepsują partię i zepsują armię. Sieć zdrajców, którą rozbiliśmy ostatnio, została zorganizowana w tajemnicy podczas lat walki. W erze socjalistycznej tacy ludzie muszą zostać odrzuceni. 1976 był rokiem zaciekłej, gorliwej walki klasowej. Pojawiło się wiele bakcyli, wiele sieci wyszło na jaw. Niekiedy nie ma aktywnej opozycji, istnieje tylko milcząca opozycja. Powinniśmy zapytać, czy w partii wciąż są pogrzebane zdradzieckie, utajnione elementy, czy też pozbyliśmy się ich. Według naszych obserwacji z ostatnich 10 lat jest jasne, że wcale się ich nie pozbyliśmy. Tak jak wspomniałem, była to retoryka żywcem wyjęta ze Związku Radzieckiego z czasów rządów Stalina. Podobne były również powody. Nie trzeba było wcale spiskować przeciwko partii. Wystarczyło mieć umiarkowany stosunek do rewolucji lub nie podzielać w 100% tego, jak głęboko rewolucja drenuje państwo, lub po prostu czasami być. Tyle wystarczyło, by zostać uznanym za zdrajcę. Jeszcze raz dogłębnie zweryfikowano historię każdego członka partii. S-21 to owiane złą sławą więzienie bezpieczeństwa z czasów rządów Czerwonych Khmerów. Miejsce to nie służyło eksterminacji, ale śmierć była wypadkową wymuszania zeznań. Do S-21 w pierwszej połowie 1976 roku trafiło 400 osób. W drugiej połowie ponad 1000, wiosną 1977 roku rozbijano tysiące ludzi miesięcznie. Każdy, kto trafił do S-21, musiał się wpisać w szablon. Najpierw przesłuchiwany opowiadał swoją prawdziwą historię, a następnie był zmuszany do przyznania się, że jest agentem CIA, KGB, Wietnamu czy jakiegokolwiek innego państwa wrogiego Kampuczy, więc praktycznie każdego państwa. Często też ofiary przyznawały się do bycia agentami wielu zagranicznych agencji wywiadowczych. Przesłuchiwania trwały czasami kilka dni, czasem kilka miesięcy. W celach bez łóżek osadzeni byli przykuwani łańcuchami i dokładnie przeszukiwani, aby nie mogli sobie nic zrobić. Od osadzonych pobierano krew do wykorzystania w miejskich szpitalach. Używali pompy, wspominał jeden ze strażników. Nie przestawano, aż nie było już wcale krwi i ledwo mogli oddychać.
Można było tylko usłyszeć ten świszczący dźwięk i zobaczyć, jak białka ich oczu się wywracają, jak gdyby byli bardzo zdziwieni. Kiedy ich już wykańczano, ciała wrzucano do dołu. Z powodu niedoboru żywności chłopscy działacze dokonywali też aktów kanibalizmu na skazanych, z powodu przesądów używano organów jako talizmanów. Jesienią 1977 roku Pol Pot ogłosił, że czystka dobiegła końca. Liczba ofiar tej metodycznej eksterminacji to kilkadziesiąt tysięcy istnień. Dzisiaj w budynku więzienia, a wcześniej szkoły, znajduje się muzeum. Na szczęście dla ludności Kambodży reżim był krótki. Od początku rządów Czerwonych Kmerów stosunki z sąsiednim Wietnamem były napięte. Choć obie strony wstrzymywały się z otwartym, pełnoskalowym konfliktem, Wietnam, ponieważ liczył na polityczne rozwiązanie sporu, Kambodża, ponieważ Pol Pot uważał, że najpierw jego kraj musi się wzmocnić militarnie. Ważne było też to, że w 1975 roku, zaraz po przejęciu władzy przez Czerwonych Kmerów, Chiny udzieliły pomocy militarnej Kampuczy, wstrzymując jednocześnie pomoc dla Wietnamu. Wietnamczykom pomagał Związek Radziecki, choć ta pomoc nie zawsze była zadowalająca. W każdym razie to też były strefy wpływów: Chiny, Kambodża, ZSRR, Wietnam. Mimo teoretycznie pokoju regularnie dochodziło do incydentów na granicy czy przy granicy. Dodatkowo w czasie czystki w Kambodży straconych zostało wielu Wietnamczyków. Nadto była również grupa Kambodżan, która zbiegła z kraju do Wietnamu, tam tworząc zjednoczony front ocalenia narodowego Kampuczy. Jeszcze w 1978 roku Chiny podczas spotkania z Polem i władzami Kampuczy jednoznacznie negatywnie wypowiedziały się o działaniach Wietnamu, jednak przywódcy państwa środka oznajmili, że poza pomocą militarną w postaci sprzętu nie wyślą oddziałów. Kambodżanie więc zostali w sytuacji, w której w przypadku ataku Wietnamu, a ten wydawał się nieunikniony, będą musieli walczyć samemu. Pol Pot musiał stawić czoła rzeczywistości i zarządzić sposób walki, mając za dowódców chłopów. Nakazał im więc walczyć jak jezioro pływających hiacyntów wodnych. Co oznaczało oplątywanie wroga przez sieć małych grup partyzanckich w taki sam sposób, jak rośliny wodne oplątują i wciągają pod wodę pływaka, albo jak mnożące się węże. Kiedy dwu- lub trzyosobowe grupy podkradają się do plutonu wroga, każdy z ich członków obiera jednego żołnierza wietnamskiego jako cel, a następnie znikają z powrotem w dżungli. Jeśli prowadzimy wojnę partyzancką, utrzymywał, możemy nigdy nie zostać pokonani. Nie trzeba być specjalistą wojennym, żeby założyć, iż taka taktyka może nie przynieść pożądanych efektów. Pol Pot był politykiem, nie wojskowym. 25 grudnia 1978 roku rozpoczęła się wietnamska inwazja, a już 7 stycznia 1979 roku została zdobyta stolica Phnom Penh. Reżim Pola Pota trwał dokładnie 3 lata, 7 miesięcy i 20 dni. Ktoś kiedyś powiedział mi, że świat nie jest sprawiedliwy i ta historia to najbardziej jaskrawy dowód, że tak właśnie jest. Pol Pot najpierw uciekł do dżungli, prowadząc z kilkoma tysiącami żołnierzy walkę partyzancką, a w 1985 roku, zmuszony uciekać z kraju, osiadł w Tajlandii i oznajmił, że przechodzi na polityczną emeryturę. Nie było to prawdą, nadal potajemnie przewodził komunistycznemu ruchowi. Wreszcie dyktator zmarł w areszcie domowym 15 kwietnia 1998 roku. Został na niego dożywotnio skazany w listopadzie 1997 roku. Amerykański dziennikarz tak relacjonował byłego dyktatora na procesie. Siedział na prostym drewnianym krześle, trzymając długą bambusową laskę i rattanowy wachlarz, udręczony stary człowiek. Słabe oczy starały się nie skupiać na nikim, widząc, jak jego życiowa wizja rozpadała się w całkowitej, ostatecznej porażce. Pol Pot wydawał się często bliski łez, natomiast trzech zatrzymanych dowódców przeciwnie. Miało groźny, niemal arogancki wyraz twarzy. Patrzyli chłodno i prosto w oczy mówiących i tłumu. Nie okazywali strachu. Tłumy, choć zachowywały się jak automaty, wydawały się zarówno rozbawione, jak i przestraszone tym wydarzeniem. Ale wielu z tych, którzy obalili Pola Pota, było pełnych szacunku. Wypowiadali się uprzejmie, niemal z respektem o swoim obalonym przywódcy. Kiedy wyszedł, niektórzy ludzie kłaniali się, jak gdyby przed królem. Niemniej człowiek, który stworzył największy totalitaryzm w historii ludzkości, w miarę komfortowo dożył swoich sądnych dni. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia w kolejnych.